Jakiegoś 84 roku pastel jest jedną z dominujących technik mojej twórczości. Kupiłem pastele i zacząłem malować i poczułem, że ta technika bardzo mi pasuje. I zacząłem malować pastele. Na moim stole, jak pracownie zobaczyliście, pełno pasteli, kurzu pastelowego i wszystko jest namalowane kredką i palcami. Także czasami patrzę na swoje palce i jeszcze myślę, czy są jeszcze linie, czy nie. Ponieważ ta technika malowania pastelą polega na tym, że ty czujesz papier i jak kredka kładzie się na... jak kredka rozmawia z papierem. Nawet mój syn powiedział, że jeżeli twoje prace chcieliby zbadać, mówi, ty zostawiasz na swoich pracach twoje linie kapilarne. Wiele mi było powiedziane, że ja robię swoje autoportrety, to częściowo prawda. Ale z drugiej strony to jest też, że ja w szkole, czy w tych zaszytach szkolnych rysowałem takie małe twarzyczki i nie wiem dlaczego zawsze oczy. Z oczu można dużo wyczytać i to chyba taka droga do twojej duszy, czy do duszy odbiorcy. Świat Stasysa jest tajemniczy, fascynujący, przesycony humorem i groteską. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z tym światem na wystawie, która potrwa do 3 sierpnia. W tym czasie można też prace wystawione na wystawie licytować na naszej aukcji online.